www.grypoodporni.pl. Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska. Prosta sprawa, pan zaprasza, to my idziemy za tym. Zamknąłeś mnie, panie, w ciasnej muszli Karmelu, gdzie się wyrabia perły z ziaren piasku, gdzie śpiewa, gra ocean, gdy przyłożyć ucho, gdzie cisi tej ziemi w rytm twojego serca opływają światy. Pierwsze karmelitanki bose przybyły do Polski z Flamandii, z różnych klasztorów, z Brukseli, z Louvain, z Mons i zamieszkały przy ulicy Grodzkiej w sąsiedztwie Klarysek dnia 26 maja 1612 roku. Po 113 latach objęły nową fundację w dzielnicy Wesoła przy ulicy Kopernika w 1725 roku. Okazało się, że był to jedyny klasztor, który przetrwał wszystkie nawałnice polskiej historii. Siostry karmelitanki bose są zakonem kontemplacyjnym i klauzurowym. Te dwie cechy życia zakonnego związane są z misją, którą pełnią. Jest to misja szczególna, dlatego że większość zgromadzeń zakonnych ma konkretne zadania pracy, czy to z młodzieżą, czy z osobami starszymi. Natomiast siostry karmelitanki bose nie czynią niczego na zewnątrz. Swoje powołanie przeżywają wewnątrz klauzury. Główną, można powiedzieć, ich misją jest być blisko Boga, być zjednoczonym z Bogiem. Inicjatorem sprowadzenia karmelitanek bosych do Polski, do królewskiego miasta Krakowa, byli karmelici bosi, obecni już w tym mieście od 1605 roku. Widzieli potrzebę przybycia karmelitanek, ponieważ młodzież z rodów szlacheckich, interesująca się duchowością Karmelu, pragnęła żyć duchowością świętej Teresy. Wykonawcą tej inicjatywy był ksiądz Sebastian Nuceryn oraz Konstancja Myszkowskich-Burzeńska, która sfinansowała przyjazd karmelitanek. Zamieszkały przy gotyckim kościele przy ulicy Grodzkiej. Z czasem wybudowano barokowy kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Życie karmelitanek bosych było tak cennym skarbem i jest do dzisiaj, że napis widniejący na fasadzie kościoła świętego Marcina przypomina nam o ich misji. Na darmo żyje ten, kto nikomu nie jest pomocny. Karmel zawsze był maryjny. Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się w XIII wieku w Palestynie, na wzgórzach Karmelu. Odwołując się do postaci proroka Eliasza i Maryi, pustelnicy, którzy przybyli na wzgórza Karmelu w czasie wypraw krzyżowych, założyli wspólnotę Zakon Braci Najświętszej Marii Panny z góry Karmel. Do Polski zakon karmelitański przybył w tej wersji niereformowanej i to jest przecież słynny klasztor na piasku ojców karmelitów ze stopą świętej Jadwigi i całą ulicą karmelicką, a zakon reformowany karmelitów bosych to jest 1605 rok, kiedy to przybyli do Polski karmelici i tak byli urzeczeni wszyscy dworzanie, że zapragnęliby oni pozostali, bo mieli udać się w misję dalej.
Budowa murowanego klasztoru karmelitów bosych przy ulicy Kopernika trwała do 1683 roku. Drugi klasztor pod wezwaniem świętych Michała i Józefa założony został w 1617 roku w obrębie murów miejskich. Obecnie znajduje się tu muzeum archeologiczne. W 1797 roku w wyniku kasaty władze austriackie zajęły klasztor na więzienie. Jest taki zabawny szczegół związany właśnie z przyjazdem pierwszych karmelitanek. Fundatorka, Konstancja Burzyńska, posłała po nie do Belgii zaufanego sługę. Ten sługa był protestantem. No więc pojechał tam, przywiózł te siostry. Jedno tylko miano mu do zarzucenia, że mógł, jak się okazało, przywieźć do Polski dawną towarzyszkę samej świętej Teresy, siostrę Annę od świętego Bartłomieja, która akurat była w Belgii i gdyby poprosił, to by mu ją dano i przysłano do Polski. Ale on jako protestant nie wiedział, że to ważne. Reformatorką Karmelu i fundatorką sióstr karmelitanek bosych jest święta Teresa od Jezusa. Hiszpanka żyjąca w XVI wieku, urodziła się w 1515 roku w Awili, w Kastylii, zmarła w 1582. Droga jej życia opisana została przez nią w Księdze Życia i widzimy tam, że takie pewne cechy charakterystyczne tej drogi, jej duchowości, właściwie w dzieciństwie zaznaczają się między innymi to, że pragnęła widzieć Boga i właściwie to widzenie Boga, bycie blisko Boga było czymś, co stało się jej pasją przez całe jej życie. O Boże, nieskończenie dobry i Zbawicielu mój, oto ja w rękach Twoich jestem, tak właśnie jako bryła gliny w rękach garncarza, abyś z niej zrobił naczynie, albo na cześć, albo na zelżywość. Kiedy karmelici i karmelitanki mieli osiedlić się w nowym miejscu, w nowym mieście, no to musieli swoim władzom przedstawić dobrą dokumentację, że będą zdolne wybudować kościół i odpowiednio go uposażyć, a także utrzymać. Dlatego jedną z pierwszych czynności było pozyskanie odpowiednio możnego opiekuna. Najlepiej przedstawiciela możnego rodu, czy wręcz rodu panującego. W Małopolsce głównymi rodami, które wspomagały budowę kościołów i klasztorów karmelickich, to były rody możnowładcze, na przykład lubomirscy, którzy właśnie mieli udział w finansowaniu tych klasztorów. Pierwsza krakowska fundacja dała początek nowym klasztorom karmelitanek bosych w Polsce, w Lublinie i w Wilnie. Przełożoną klasztorów w Lwowie i Warszawie została matka Marianna Marchocka. Marianna Marchocka to część najlepszej historii Rzeczypospolitej, historii niezwykłej, wzniosłej, ale i niespokojnej, pierwszej połowy XVII wieku. Rodzi się w czerwcu 1603 roku w domu Pawła i Elżbiety z Modrzejewskich, niedaleko Zakliczyna nad Dunajcem, w rodzinie wykształconej i oddanej życiu społecznemu. Ojciec jest wieloletnim posłem na Sejm. Kiedy Marianna ma 17 lat, po przełamaniu oporu rodziców wstępuje do Karmelu w Krakowie, przybrawszy imię Teresa od Jezusa. Polska Teresa okazuje się znakomitą organizatorką. Buduje klasztory we Lwowie, w Warszawie. Stołeczną fundację zamyka osobiście król Jan Kazimierz, któremu matka Marchocka towarzyszy modlitwą i wsparciem. I tak widziano ją w obozie przed bitwą pod Beresteczkiem, a jej wstawiennictwu król zawdzięcza zwycięstwo pod Zbarażem. Pod koniec swego życia za namową spowiednika pisze autobiografię mistyczną. Pierwszy kobiecy dokument biograficzny w literaturze polskiej, napisany zresztą z wielkim polotem literackim. Matka Teresa zawiera w nim perypetie swego powołania. Pisze o nocach ciemnych, o oczyszczeniach,
o ekstazach, o zaślubinach z Bogiem. W wieku 48 lat otrzymuje stygmaty w dzień liturgicznego wspomnienia stygmatów świętego Franciszka. Rok później, w 1652 roku, umiera w opinii świętości. Po zburzeniu klasztoru w 1818 roku siostry przenoszą się do Krakowa i przewożą nienaruszone ciało świątobliwej matki. Proces beatyfikacyjny rozpoczynano trzy razy. Pierwszy, osobiście król Jan Kazimierz, zaraz po śmierci świątobliwej matki, po raz drugi święty Rafał Kalinowski w 1907 roku, a obecnie podjął starania nasz zakon, by zebrać stosowne dokumenty. Dziś mało kto wie, że w tym klasztorze spoczywa mistyczka, której słuchali królowie i najznakomitsze rody szlacheckie, a jej autobiografia jest bezcennym skarbem literatury polskiej. Nie będzie nic, pojęcia, materii żadnej. Jeno tak stanie dusza w obecności majestatu boskiego, godności jego, albo ją raczy postawią. I tak czas wszystek zejdzie. Czasem wybuchną słowa, święty, święty, etc. Mówię słowa, bo nie umiem inaczej. A wszytek skutek, że nic nie pojęła dusza względem ony boski przepaści. Ani wie, a przecie ma dosyć. I napełniona jest. Większa część naszego dnia przeznaczona jest na modlitwę. Zarówno wspólną, mszę świętą i liturgię godzin w chórze, to jest około 5 godzin dziennie, a także indywidualną, w celi i pośród licznych prac, które wykonujemy w samotności i w milczeniu. Tylko 2 godziny w ciągu dnia są przeznaczone na wspólną rekreację, gdy możemy ze sobą swobodnie rozmawiać. Wykonywane przez siostry prace są bardzo różnorodne. Są siostry, które wykonują prace artystyczne, takie jak gipsowe i woskowe figurki, świece. Robią także różańce, szkaplerze. Od początku istnienia naszego klasztoru siostry zajmowały się także haftem liturgicznym, wykonując ręcznie zdobione ornaty, stuły, kapy oraz inne parametry liturgiczne. Czym szczęście nie boję? Z okazji jubileuszu 400-lecia karmelitanek bosych w Polsce została zorganizowana wystawa pod tytułem Mam ja skarb, mam 4 wieki karmelitanek bosych w Polsce. Ta wystawa była zorganizowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i naszą krakowską prowincją karmelitów bosych. Ponad 10 tysięcy ludzi zwiedziło tę wystawę. W zbiorach karmelitanek, które zaistniały w Polsce w roku 1612, znajdują się także zabytki znacznie starsze. I należą do nich tak zwane rozmyślania dominikańskie, czyli XVI-wieczny rękopis iluminowany, który uchodzi za jeden z najcenniejszych zabytków języka polskiego. Przechowało się też u karmelitanek wiele rzeczy, które zostały im darowane przez fundatorów. Wśród nich niewątpliwie jest duży zespół przedmiotów podarowanych przez fundatora domu na Wesołej, kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Szembeka. Oprócz przedmiotów stricte liturgicznych znajdują się tam także szaty liturgiczne wykonane z różnych drogocennych tkanin i haftów. Do ciekawszych można zaliczyć tak zwany namiot do tabernakulum. Można zobaczyć szereg przedmiotów, do których należą przede wszystkim hafty. W zbiorach karmelitanek znajdują się dary królewskie, do których należą między innymi reszty kaftana Zygmunta III, z których uszyto bursę, i gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Karmelitanki cieszyły się dużą sympatią rodów królewskich, dlatego zostały obdarowane po śmierci Jana III Sobieskiego i wśród bogatych obić, które do nich trafiły, znalazły się też wyjątkowo rzadkie talerze fajansowe wykonane po Bitwie Wiedeńskiej z przedstawieniem herbu sobieskich. Trafia się też ten sposób
przytulenia jakiegoś Boga duszę do siebie. Czuły, a wyraźny. I duszy też do Boga. Z wielką miłością boską, kontentacją i pociechą duszy. Po komuniei to najczęstszy bywa i trafia się czasem z cierpienia i opuszczenia, ale kiedy się bo jej o Boga trapi. A już jej to dosyć uczyni i uspokojeń, choć krótki czas trwa zawsze. Każda siostra, która tu wstępuje, odczytuje zaproszenie od Pana Boga do tego, aby wstąpić do klauzury i aby poświęcić się modlitwie za świat, który tak bardzo teraz tej modlitwy potrzebuje. I to jest główną motywacją, dla której właśnie zgłaszają się tutaj młode dziewczęta, które prosząc o przyjęcie, pragną poświęcić całe swoje życie, które nie jest stracone dla tego świata, tylko jest właśnie poświęcone, oddane Panu Bogu, który przyjmuje tę ofiarę i w zamian za naszą modlitwę, za nasze ofiary zsyła obfite łaski na tych, za których się modlimy. Moja tęsknota tęskni za Tobą. W cieniu Twych skrzydeł niech zamieszka, ukryta. Perła w głębi oceanu, w bezmiarze Twej miłości. Sestro, ja mam pytanie. Co musiałabym zrobić, żeby zostać przyjęta do zakonu? Pierwszą i podstawową rzeczą jest, abyś zadała sobie pytanie i sama sobie na nie odpowiedziała, czy masz powołanie i czy to Jezus Cię woła. Bo każda z nas przed wstąpieniem też pytała siebie w głębi swego serca: Jezu, czy to Ty chcesz, abym była tutaj? Bo Karmel to jest bycie z Jezusem, dla Jezusa i w Nim. Przede wszystkim jest bardzo ważne, żeby kandydatka, która pragnie zostać karmelitanką bosą, odczuwała w sobie głębokie pragnienie modlitwy, modlitwy głębokiej, takiej, która byłaby zdolna objąć cały świat. To jest bardzo związane z miłością osoby, jaką nosi w swoim sercu. Ta modlitwa karmelitańska jest niezmiernie powiązana właśnie z tym wewnętrznym umiłowaniem zarówno Boga, jak i bliźnich, nie tylko swoich najbliższych, ale właśnie całego Kościoła, całego świata. Karmelitanki przybyły do Poznania w 1665 roku. Przybyły to siostry z klasztoru w Lublinie. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1672, a ukończono w 1678, gdzie się przeniosły i tam rozpoczęły życie karmelitańskie. Z powodu Kulturkampf w 1874 roku karmelitanki musiały opuścić Poznań i przeniosły się do Krakowa i utworzyły klasztor przy ulicy Łobzowskiej. Karmelitanki bose przybyły do klasztoru na Wesołej. Wśród nich była postulantka księżna Maria Czartoryska z Grocholskich, wdowa po księciu Witoldzie Czartoryskim. Następnie siostry przeniosły się do zakupionej przez braci księżnej posiadłości przy ulicy Łobzowskiej. Siostry bardzo mocno wzięły sobie do serca smutny stan, w jakim po licznych kasatach znajdował się Karmel w Polsce i podjęły gorące modlitwy, pokuty w celu wskrzeszenia polskiej prowincji Karmelu. Dzięki pozyskaniu nowych powołań do ojców karmelitów bosych, szczególnie Józefa Kalinowskiego, późniejszego świętego Rafała, udało się odnowić życie zakonne w jedynym istniejącym wówczas w Polsce klasztorze w Czernej. Obecność w tym miejscu karmelitów bosych, w tym malowniczym miejscu w Małopolsce, związana jest z tym, że karmelici się pojawili na początku XVII wieku w Krakowie. Tam założyli klasztor, ale oczywiście mieli ciągle to pragnienie, aby pojawiło się miejsce pustelnicze, gdzie można byłoby, podobnie jak i w Hiszpanii, też nawiązując do tej duchowości eliańskiej z góry Karmel, Ziemi Świętej, mieć takie miejsce, gdzie można w samotności, na odosobnieniu, w pięknych krajobrazach być razem z Bogiem i żyć Jego obecnością. Takim pięknym przykładem oddziaływania tego miejsca na żeńską gałęź naszego zakonu karmelitanki bose możemy odnaleźć w życiu świętego Rafała Kalinowskiego, którego relikwie spoczywają w tym klasztorze.
Ten człowiek nie tylko troszczył się o to miejsce, nie tylko tutaj się modlił, służył swoją posługą pielgrzymom, ale też ogarniał swoim sercem i posługą karmelitanki bose. Opuszczał to miejsce na jakiś czas, zmierzając chociażby do Lwowa czy do Przemyśla, dzielić się tym doświadczeniem spotkania się z Panem Bogiem i czerpania z tego dziedzictwa życia pustelniczego, jakim jest Czerna. Aż drżą z radości mury Wawelu. Zygmunt się stary z szczęścia kołysze. Ta wieść o nowym ojcu w Karmelu, ach, czy to prawda? Czy dobrze słyszę? Amar królewskich rada wspaniała zbiera się w wielkim podziemnym grobie. Raduj się, Polsko, raduj się cała. Bóg twój cię kocha, myśli o tobie. W 2007 roku udało nam się zgromadzić rękopisy poezji polskich karmelitanek bosych. Rękopisy, które zawierały teksty poetyckie z XX wieku. I postanowiliśmy wraz z wydawnictwem Karmelitów Bosych w Krakowie wydać antologię poetycką Sióstr Karmelitanek Bosych pod tytułem Przy sercu samotności. W tych tekstach uwidacznia się właśnie to doświadczenie modlitwy, tęsknoty za Panem Bogiem. Okazuje się, że siostry żyjące za murami Karmelu w klauzurze bardzo mocno przeżywają wydarzenia związane z historią Polski i związane z historią też swojego własnego zakonu. Mniej więcej w tym samym czasie powstawały dwa klasztory w Krakowie. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych przy ulicy Łobzowskiej i klasztor Ojców Karmelitów Bosych przy ulicy Rakowickiej. Siostry, które jako pierwsze wybudowały swój klasztor, cieszyły się bardzo z tej fundacji. Zakon Karmelitanek Bosych bardzo rozwinął się w Polsce po II wojnie światowej. W Małopolsce powstały nowe klasztory w Zakopanem, Tarnowie i Oświęcimiu. Inspiracją dla naszego życia, dla naszej misji tutaj jest osoba naszej świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein. Szczególnie może właśnie ta jej ostatnia droga. Droga przecież jako naukowca, jako karmelitanki, dzielącej los na równi ze wszystkimi. Czterechsetlecie przybycia karmelitanek bosych do Polski stanowi znakomitą okazję, żeby odkryć, jak pracuje w historii zaczyn ewangeliczny, jak się rozszerza po różnych kontekstach kulturowych. W tej prześwietnej perspektywie wieków możemy dziękować za bez mała 20 pokoleń konsekrowanych kobiet, które w milczeniu i rozmodleniu przemieniają tę polską ziemię. Dzięki jubileuszowi możemy również dostrzec i uświadomić sobie to trwanie ducha. Trwanie, które rozpoczyna się w zamierzchłych czasach u proroka Eliasza i ten sam duch rozpala pragnienia Teresy z Awila i również inspiruje wiele środowisk religijnych we współczesności. Wydaje się, że to życie karmelitanek, życie zamknięte w klauzurze, no jest to coś nie na dzisiejsze czasy. Jest to jakiś anachronizm. Tymczasem obserwujemy no, przedziwne zjawisko, że właśnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy zasadniczo jest mniejsza liczba powołań, to nie brakuje tych powołań do sióstr karmelitanek bosych, do zakonów klauzurowych. Dzisiejszy świat nie do końca rozumie misję i powołanie karmelitanek bosych. One są jak energia atomowa dla Kościoła, dla diecezji. Karmelitanki bose stanowią ukryty skarb Kościoła i świata.
przez swoją cichą modlitwę i ukrycie za murem klauzury wspierają nie tylko Kraków przez 4 wieki swojego pobytu i życia w tym mieście, ale w wielu innych miastach na całym świecie wszystkie dzieła miłosierdzia, ewangelizacji. Wiele osób dziwi się, że za klauzurą można znaleźć szczęście. A jednak tak wiele osób, które tutaj przychodzą, stwierdzają, że w swoim życiu nie byli nigdy tak szczęśliwi, jak widzą, że jesteśmy my, których na twarzach których tak często obecny jest uśmiech i wielka radość. Właśnie dlatego, że czujemy, że całe nasze życie jest sensowne. Każda chwila jest przeniknięta obecnością Bożą. Mieszkamy pod jednym dachem z tym, który nas ukochał nieskończoną miłością, który oddał za nas swoje życie na krzyżu. I my, odpowiadając na tę Jego miłość, właśnie oddajemy Mu również nasze życie. Czy można nie być szczęśliwą, gdy się wie, że...